No cześć. Witam w kolejnym wydaniu Singdomości, aczkolwiek na świecie nic się specjalnie nie działo, więc po prostu podsumuję w końcu te wyniki za sezon w RPR-ze. Było trochę remisów. Od razu mówię, że remisy rozstrzygane były poprzez liczone były rajdy, ilość wygranych rajdów. Później była liczona ilość długich miejsc, jeżeli oczywiście te pierwsze nie pomogły, później trzeci i tak dalej, aż w końcu była jakaś różnica. Jeżeli nie było, to były liczone odcinki wygrane i później drugie miejsce i tak dalej. Na ten jaskrawy kolorek zaznaczyłem top 3, jakie wyszło po tym całym podliczeniu. Oczywiście też już odjąłem najgorszy wynik z drugiej połowy. W sumie nic nie zmieniło, bo u każdego najgorszym wynikiem był po prostu brak punktów. I tak się prezentuje cała stawka. Mistrzem sezonu został Jock Bartek z 54 punktami na koncie. Drugie miejsce wicemistrzostwo Rej Krzysiek i drugie wicemistrzostwo Tygrysek. Także gratuluję. Klasa pierwsza, mistrzem został Standhorn. Drugie miejsce wicemistrzowskie RS i na samym końcu podium drugim wicemistrzem został George Guitres. Klasa druga, czyli R5 i RGT. Mistrzostwo dla Jock Bartka, oczywiście. Wicemistrzostwo Dej Krzysiek i drugie wicemistrzostwo Biały Michał. Ciekawostka. Klasa trzecia, czyli do 2 litrów wolno sące napęd na jedną oś. Mistrzostwo dla Matix.pl. Wicemistrzostwo Kochatkow Anton i drugie wicemistrzostwo Mendon Andam. Klasa czwarta, czyli jedna ośka do 1,6. Mistrzostwo dla Tygryska. Wicemistrzostwo Tomasz Linicki i mistrzostwo Oscar. I to tyle chyba z prezentacji wyników i tego, jak wygląda wszystko po całym. Czy następny sezon będzie? Jest taki plan. Ludziom spodobała się formuła generalnie takich rajdów okręgowych, więc zostaje formuła. Zmienią się trochę klasy na pewno. A zmieni się parę innych rzeczy. A drobnych, bo w końcu może spiszę regulamin, żeby było wszystko jasno. W sezonie nie było regulaminu, bo to było, pierwsza runda była taka luźna, druga też. Nie wiadomo, czy to złapie, trochę złapało, szczególnie dwie ostatnie, jak się otworzyło. Czy będzie otwarty, zamknięty, jeszcze nie wiem. Możecie sugestie walić w komentarzach. Tak, no i chyba to na razie tyle. Na pewno wyleci grupa WRC w następnym sezonie. Wyleci. Tak, wyleci WRC i na pewno nie będzie wszystkiego. Będzie raczej grupa A, R5, R3 i R2. Może nawet R3 nie będzie jeszcze nad tym pomyślę. Zobaczymy ile osób, bo R3 nikt praktycznie nie jeździ, więc możliwe, że R3 też nie będzie. Grupa A będzie podzielona na A8, 7, A6 i A5. Może jakaś klasa dla Malucha jeszcze, może klasa dla Łody 207, pomyślę. Przejrzę dokładnie czym kto startował i według tego raczej ustalę klasę na następny sezon. To chyba tyle z informacji, jeżeli chodzi o Lease for Sim Racing Subscribers. Możliwe, że jeszcze będzie jakaś mini sezon wakacyjny, 4 rajdy czy coś takiego. No ale to raczej za chwilę jeszcze. Ale zdążę w wakacje spokojnie. Więc dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.